przez pewnego biznesmena, kiedy ja mam znaleźć czas na modlitwę? No ja nie mam czasu, ja mam dzieci, ja mam żonę, ja mam pracę, nie mam czasu się modlić, ja mam znaleźć ten czas. I Alvaro spojrzał się na niego i powiedział tak: nie masz czasu? To go sobie weź. Istotą chrześcijańskiego życia, istotą rozsądnego życia jest rozróżnianie między tym, co jest ważne, a tym, co jest tylko pilne. I nie ma ważniejszej rzeczy w naszym życiu niż nasza relacja z Ojcem. Nie ma nic ważniejszego. Więc jeśli nie mamy czasu na modlitwę, to znaczy, że odrzucamy to, co naprawdę ważne. Mało tego, jeśli nie mamy czasu na modlitwę, to w gruncie rzeczy mówimy Panu Bogu: nie wierzę w Ciebie. Bo jak mówimy dzisiaj, mówiliśmy: wierzę w Boga, to naprawdę nie ma znaczenia, czy my uważamy, że Bóg istnieje. Szatan nie tylko uważa, że Bóg istnieje, on wierzy, że on istnieje. Szatan nie tylko uważa, że nie tylko wierzy, wyznaje, że Chrystus jest Synem Bożym. On to wie. Tylko to jeszcze nie jest wiara. Wiara to jest powiedzenie: wierzę Bogu, Ojcu Wszechmogącemu. Jemu powierzam moje życie. Wierzę Bogu Synowi. I wierzę Bogu Duchowi Świętemu. Jemu oddaję moje życie. Nie mogę oddać to mojego życia, jeśli nie mam czasu z nim rozmawiać. Jeśli ktoś się nie zapyta, kiedy ostatni raz rozmawiałeś z żoną, ja powiem: no, nie miałem czasu, rok temu ostatnio. Miałem taki moment, szliśmy przez las i wtedy poczułem, że mogę z nią porozmawiać. No i wtedy ostatni rok temu rozmawialiśmy. To mówimy: debil, bo głupy. Jak może mówić, że kocha swoją żonę, jak on rok temu z nią gadał, bo miał taką fasę? A jak ktoś mówi: nie, ja się generalnie nie modlę, chyba że idę tak polem, tak poczuję, że lepiej, to wtedy mówię: o, taki głęboki człowiek. No nie głęboki, tylko człowiek, który tak naprawdę nie wierzy. Bo jak ktoś wierzy, to chce być w relacji ze swoim Ojcem. I nie tylko wtedy, kiedy jemu jest dobrze. Ale codziennie. Wcale nie jest tak, że dobra modlitwa to jest ta modlitwa, która mnie się podoba. Nigdzie tak nie jest powiedziane. Nigdzie nie jest powiedziane, że dobra modlitwa to jest ta, w której ja się tak poczułem umocniony. Czasem tak, a czasem nie. Nigdzie nie jest powiedziane, że dobra modlitwa to jest ta, którą tak odbyłem, tak od początku do końca, tak jak powinienem. Dobra modlitwa to jest modlitwa, w której ja się decyduję stanąć przed Bogiem i niezależnie od tego, co się dzieje, niezależnie od tego, jakie są moje emocje, oddać mu siebie i swój czas. I wielu świętych mówi: będziemy zaskoczeni po drugiej stronie, kiedy się okaże, które nasze modlitwy były najbardziej owocne. Być może wcale nie te, które za takie uważaliśmy. I oczywiście możemy powiedzieć, że nie wiemy, jak się modlić. Już uczniowie mówili, to w tym tygodniu w czasie czytań był ten moment. Uczniowie przyszli do Jezusa i mówili: Panie, jak się modlić? Ja bym się nauczył, Ojcze nasz. Możemy tego nie wiedzieć. Ale to dajmy na początku czas. Odmówmy, Ojcze nasz, medytując nad każdym słowem. W 12 krokach jest ten moment, kiedy trzeba uznać, że istnieje siła od nas wyższa i trzeba powierzyć jej swoje życie. 12 kroków jest oczywiście programem, mimo w którym chodzi, bo w hazardzisku program wychodzenia ze zniewolenia. I wielu ludzi wchodzących w ten program wcale nie wierzy w to. To jest niewierzący. I oni się pytają: jak mamy uwierzyć, jak mamy zacząć się modlić? Odpowiedź starych, niepijących alkoholików brzmi: nie wiesz, jak się modlić, zasłoń okna i uklęknij. I odmawiaj modlitwę. Raz, drugi, piąty, dziesiąty, dwudziesty, pięćdziesiąty. Nauczysz się. Pan Bóg nie odmawia pukających. Ewangelia mówi: pukajcie, a otworzą. Jeżeli będziemy chcieli, nauczymy się. I będziemy oddawać czas. I oczywiście są takie formy modlitwy, takie formy kultu, które, można powiedzieć, oddają nam wszystko. To jest oczywiście msza święta. Nie tylko niedziela. Niedziela jest obowiązkiem. Ale jeśli możemy, to codziennie. Znowuż, ja też często sobie mówię: nie mam czasu. No kompletnie nie mam czasu. Tylko w pewnym momencie się przekonałem, że jak nie mam czasu, wszystko ułożone, co do góry, nie mam czasu, więc ja
Bożej miłości, bo no nie dam rady. Po prostu to nie ma takiej możliwości, że poszedłem, się wszystko sypnie. To jak nie poszedłem, to mi się sypnęło. A jak poszedłem, to Pan Bóg umie pomnożyć czas, który mu oddałem. To mi go zawsze oddał. Zawsze. A jeśli czegoś nie zrobiłem, to zazwyczaj się okazywało, że tak naprawdę było to tylko pilne. Natomiast nie było ważne. I to jest i druga forma, bo nie tylko to sakrament, tak samo jak Eucharystia, tak samo i to jest sakrament pokuty. Konfesjonał to jest miejsce, w którym możemy oddać to, co nam nie wychodzi w małżeństwie. Możemy to zawierzyć Chrystusowi miłosierdziu. Nie wychodzi nam. Wiadomo, że nam nie wychodzi. No, dlaczego miałoby wychodzić? Jesteśmy tylko ludźmi. Ale On może to przemienić. On przez usta kapłana może nam powiedzieć, co mamy zrobić. Czasem zupełnie nieświadomie. Pamiętam taką historię, my znamy zresztą, ale chyba drodzy, Franciszkanin został wysłany do Włoch, żeby tam studiować, ale najpierw miał poznać język. Więc wysłali go usta kapłana gdzieś na tym. We Włoszech, jak wiadomo, poza tym, że się mówi po włosku, to się mówi dialektami. I między włoskim a dialektami różnica jest spora. No jak pojechał tam. Miał się uczyć języka, ale stwierdził jego przełożony, że najlepiej to się będziesz uczył języka, jak będziesz siedział w profesjonale. Tam się nauczysz wszystko. No i pierwszego dnia przyszła pani, która mówiła tylko dialektem i coś mi opowiadała. Mówi, pół godziny mi coś mówiła. Nawijała cały czas, a ja nic kompletnie nie rozumiałem. Nic, zero. Ona coś do mnie mówiła, a ja nic nie rozumiałem. Więc wezwałem Ducha Świętego. Odpuściłem, udzieliłem mu zgrzeszenie i powiedział mi, córko, odmawiaj różaniec. I poszła sobie. Po dwóch tygodniach przyszła z i znowu się coś nawija. No ja nic nie rozumiem, kompletnie. Ona mi nawija pół godziny. Skończyła, mówię do niej, córko, odmawiaj różaniec i udzieliłem mu zgrzeszenie. Ona mi tak jeszcze ze dwa razy przyszła, po czym zniknęła, odżyło mi gdzieś po trzech miesiącach. Podchodzi do mnie, żeby na dziedzińcu, podchodzi do mnie kobieta z mężczyzną i mówi do mnie, patrę, jak się cieszę, że ojca widzimy. Przyszliśmy poprosić o małżeństwo, o sakrament małżeństwa, a też dla mnie o chrzest. Mówi, wtedy poznałem, że to jest ojca. Ja mówię, ale jak to? No, tak ojcze, no po prostu my jesteśmy, nie wiem, byliśmy niewierzący, kompletnie niewierzący. Małżeństwo nam się stało. I ja stwierdziłam, że pójdę do kogoś poradę. Że mi poradzić, co z tym małżeństwem zrobić. No i opowiadałem ojcu o tym, co się dzieje w moim małżeństwie. Ojciec z taką empatią słuchał. Taki był zasłuchany. Taki wsłuchany. Spodziewałam się, że potem miał ojciec upalił na rękę. A ojciec tylko krótko odmawiał różaniec. Trochę była wściekła. No bo różaniec, no ale tak słuchał uważnie, z taką empatią, z taką głębią. No to spróbuję posłuchać. Wzięłam internet, sprawdziłam, jak się odmawia różaniec, kupiłam sobie różaniec, odmówiłam, po dwóch tygodniach czyli mi się kłócić trochę mniej. Więc przyszłam się do ojcu pochwalić, że już się mniej kłóci. Ojciec znowu, ojciec, jak on patrzył, ojciec słuchał, z jakim zaangażowaniem. I znowu się mówię, odmawia różaniec. Co to kupiłam drogi do Almerza? Mówię, słuchaj, taki mądry ksiądz powiedział, tak słuchał, no musisz odmawiać różaniec. I tak odmawialiśmy przez 3 miesiące. No i stwierdziliśmy, że już jesteśmy teraz wierzący, że chcemy prosić o chrzest, dla mnie o chrzest, a dla nas o chrzest. Mówi, naprawdę to genialna rada, jak ojciec na to wpadł, żeby to różane zapłacić. On mówi, mi tak opowiada. I wiesz, gdybym ja wiedział, czego on ode mnie chce, to ja miałbym masę dobrych rad. Tylko na szczęście nie wiedziałem. I Pan Bóg przeze mnie, przez moją niewiedzę, przez moją ignorancję, przyprowadził go do siebie. I w konfesjonałach dzieją się niekoniecznie przez ignorancję, bo czasem przez mądrość, zaangażowanie, dobre słowo, ale dzieją się właśnie takie rzeczy. Pan Bóg może nas dotknąć swoim słowem. Jeśli spowiednik będzie miał odwagę, jeśli nie będzie się bał powiedzieć czasem rzeczy. A nawet jak się będzie bał, to Pan Bóg ma ten sposób, żeby nam to powiedzieć. I to jest to, co musimy zrobić. Do tego Pan Bóg nas wzywa. Nie ma znaczenia, jaka wokół nas jest burza. Nie ma znaczenia, co się dzieje. Nigdy nie było dobrych czasów w chrześcijaństwie. Święty Franciszek.
żył w świecie chrześcijańskim, chrześcijanin, średniowieczny. Cudowny czas. Naprawdę, wbrew temu, co nam się opowiada, czas i wielkiej mistyki, i wielkiej filozofii, i pierwszych uniwersytetów, i pierwszych szpitali, i mycia się, bo ludzie się przestali być dopiero po drodze, ponieważ współczesna nauka uznała, że zbyt częste mycie zdziera warstwę ochronną z organizmu. Przestali się być później, nie w średnim wieczu, wbrew temu, co nam się mówi. Ale to jest jak osobna kwestia. No ale mimo wszystko człowiek, który postanowił pójść radykalnie za Chrystusem, spotkał się ze sprzeciwem. Tak, ze sprzeciwem swoich bliskich. Ojciec nie był zachwycony, tak? Powiedzmy łagodnie. Zresztą podejrzewam, że i współcześnie ojciec nie był zachwycony, jak on sprzedał, wywalił całą własność z lekiem. Mógłby nie być zachwycony. Biskupi też wcale nie byli specjalni, księża nie byli specjalni za swoje zachwycenie, bo sprawiał kłopoty. A już nie on, to jeszcze on. A jego uczniowie, to już mogły pojazd na wstrzymanie ruch franciszański przez pierwsze 300 lat składał się ze świętych, ale powiedzmy nie tylko, również z licznych wariantów. I czasem było trudno odróżnić, kto jest kto, wbrew pozorom. Więc to wcale nie jest takie oczywiste. I też nie było łatwo być chrześcijaninem. I teraz też nie jest łatwo. Ale nas nikt nie powołał do tego, żeby było łatwo. Nie jesteśmy chrześcijanami, żeby nam było łatwo. Jesteśmy chrześcijanami, żeby głosić prawdę o Bogu. I znowu, że świętego Franciszka się mówiła. Święty Franciszek mówi tak. Kiedy wchodzę ze swoimi uczniami do wioski albo do miasta, to głosimy Ewangelię. A kiedy już naprawdę nie ma innego wyjścia, to czasem nawet mówimy kazanie. I my, chrześcijańscy małżonkowie, jesteśmy powołani do tego samego. Mamy głosić swoim życiem, swoim małżeństwem, swoim rodzicielstwem, Jezusa Chrystusa. I sami sobie nie dam rady. Oczywiście, może być więcej jak sami nie dam rady. Nie ma takiej możliwości. Ale z Panem Bogiem możemy wszystko. On jest tym, który ma moc zrobić z nas, jak będzie trzeba, to mieczu posieszy. Który będzie przenikał do serc wielu. On to może zrobić. I to nawet jeżeli jak Mojżesz się ukam. No i Mojżesz mówi, Panie, co ty w ogóle wymyślasz? Ja mam wyprowadzić Żydów z Egiptu? No bez żartu. Że ja się jąkam. To ci dołożę. Wydługa cię Pan. Pan Bóg z Piotra, który był no, cholerykiem, ale też niespecjalnie odważny, powiedzmy. Jak przyszło co do czego, to się wycofał i nie mówię tylko o momencie, bo to szczerze, nie mówię tylko o wyrzeczeniu się. Potem też mówił, oczywiście, Puganie są tak samo dobrze jak wszyscy inni, ale jak przyszli do chrześcijanie, to powiedział, no dobra, są tacy sami, musiał po Paweł, czyli pierwszego papieża musiał pouczać apostołów. Też powiedzmy z historią taką sobie. Pan Bóg może z nas zrobić swoje narzędzie. Musimy mu się oddać. A jak to zrobić? To na koniec anegdota i już kończę. Nie. Najlepiej to zrobić na Luzach. To jest taka stara anegdota o Luzach. Nad wielkim kamionem siedzą trzy orzełki. I te trzy orzełki bawią się w ten sposób, że rzucają się główkami w dół, lecą w dół. I nad samą ziemią w tym wielkim kamionie rozpościerają skrzydła i wznoszą się. Podchodzi do nich lisek. Lis to taki jest korzenie Boże, rudem albo w innym kolorze. I mówi do nich, orzełki, co się bawicie? Orzełki mówią, w luzach. A on mówi, a mogę pobawić się z nami? A no, możesz. No i stają łóżka. Trzy orzełki i lisek nad wielkim kamionem i rzucają się lecą. Wielki kamion jest naprawdę wielki, więc mają czas. W połowie drogi orzełek, jeden orzełek pyta się lisa. Ty lisek, a ty masz skrzydła? Lisek mówi, nie mam. A umiesz latać? Lisek mówi, no nie umiem. A orzełek mówi, ty lisek, ty to naprawdę jesteś luzakiem. I być chrześcijaninem to nie znaczy być orzełkiem, bo to jest żadna sztuka latać, jak się ma skrzydła. Być chrześcijaninem jest być tu listem. Jak ktoś bierze ślub, to
którego nie umie latać. Powiedzmy sobie szczerze. Jak zawierałem małżeństwo, to kompletnie nie wiedziałem, co znaczy być mężem. Ale wiedziałem, że muszę zaufać mojemu Bogu, on poprowadzi. Jak ojciec, przepraszam, tak powiem, ale podejrzewam, że jak każdy zakładnik wstępował do zakonu, to nie miał zielonego pojęcia, co znaczy być zakonnikiem. A jak wstępował, przyjmował święcenia kapłańskie, to nie miał zielonego pojęcia, czym tak naprawdę jest kapłaństwo, czym jest usługa konfesjonalna. Jaki to czasem jest krzyż. Nie wiemy. No to co z tego, że nie wiemy? Myśmy wiedzieli, no byśmy się nie zdecydowali. Wystarczy powiedzieć, tak, jestem rozakiem, panie, ty mnie prowadzisz. Jezu, ufam tobie. I damy radę. Nie zawsze będzie lekko. Nie zawsze będzie przyjemnie. Ale warto pamiętać, na końcu, jeśli zachowamy wierność, jeśli zachowamy wiarę, jest niebo. A jak jest niebo, to ja oczywiście nie wiem, ale znowuśmy się przy dowcie. Jak babcia z dziadkiem poszli do nieba, rozglądają się święty Piotr. Myślałeś, gdzie byście chcieli mieszkać? W górach czy nad morzem? No, nad morzem. Oj, proszę bardzo, tak. Laguna, palmy, mangro, wchodzą do środka, tam banany, ananasy, ale też jakieś mięsiwa, no wszystko. Dziadek mówi do babci, słuchaj, jeszcze nie będziemy tego ruszać, bo jakaś ekspozycja stała, jest zostawmy to zresztą na chwilę, tylko taka promocja przez pierwsze dwa dni. Rano przychodzi do nich święty Piotr, mówi, dlaczego nic nie zjedliście? Przecież to wszystko jest dla was. Co robimy, no, wiesz, na rano, mówi, no pewnie, jak będziecie siedzieć w górach, będziecie w górach, będziecie chcieli, będziecie mieć fiordy, co chcecie, no po prostu wasza wola i koniec. I dziadek taki wkurzony odwraca się do babci, no tak, widzisz, gdyby nie ty, twoje zdrowe żywienie, to byśmy już 20 lat temu. Więc ostatecznie, oczywiście nie namawiam do niezdrowego jedzenia, żeby było to jest przykazanie i tak dalej, nie o to chodzi. Ale ostatecznie to jest nasz cel. I po to walczymy. I warto sobie uświadomić, na końcu jest niebo. I to nie jest grupa śpiewających, gruby murzynek, gospel. Nie. To jest absolutne szczęście. Po to żyjemy, po to walczymy. A jedyne, co potrzebujemy, to powiedzieć Jezusowi, że On jest naszym Panem. Amen. Zdaniem mówimy, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I albo wierzymy, że Pan Bóg jest nam gotów dać ten chleb, który jest nam na dzisiaj potrzebny. To nie znaczy, że On jest na za tydzień, na za rok, albo na za miesiąc, a na dzisiaj. Albo bez sensu się modlimy. Więc jeszcze nic nie rozumiem, że Pan jest. Może jestem, aż będę miał wystarczająco dużo. Być może dlatego, że ja trafiłem to szczęście, że poznałem swoją żonę, jak miałem 18 lat, jak miałem 16. Jak tylko mogliśmy, jeszcze po drodze jej mama umarła, więc ona musiała się zająć potrzeb. No ale jak tylko mogliśmy, to wzięliśmy ślub. I nie mieliśmy ani mieszkania, ja miałem być wtedy nauczycielem, a w Polsce zostałem dziennikarzem, ani pracy, ona jeszcze była studentką, ja właśnie kończyłem studia. I daliśmy radę, bo tak naprawdę już nie chodzi o to, żeby mieć, tylko żeby zaufać Panu. I patrzę się na swoich rodziców, patrzę się na swoich dziadków, czy oni coś mieli, jak brali ślub? Często nie mieli nic. Czy oni mieli, jak się decydowali na dzieci? Często nie mieli. Ale żyli. Życie nie jest oczekiwaniem na to, co będzie później, bo być może nie będzie żadnego później. O tym też warto pamiętać, że nam się wydaje, że będziemy planować, przygotowywać i mieć to, tamto i owo, to wtedy możemy zrobić to. A kto powiedział, że będziemy mieć to, tamto i owo? I odkładanie małżeństwa, i odkładanie rodzicielstwa jest ryzykiem. Bo nasza biologia działa przeciwko nam, bo nasza psychika działa przeciwko nam. Ja nie chcę powiedzieć, że trzeba na to, jak ktoś nie ma kandydata na męża, to się nie ożeni, czy nie wyjdzie za mąż oczywiście. To jest jasne. Ale nie ma co odkładać, nie ma co czekać. Jest miłość. Jest też rozum, bo to się rozum. I nie mówię o rozumie, proszę Panu, do tego, żeby sprawdzić, czy mam. Tylko żeby sprawdzić, czy to jest na pewno ten kandydat, ta kandydatka. To się zabieramy ślub i idziemy razem. I może będziemy mieć, a może nie będziemy mieć. No, po prostu, więc dla mnie to jest żaden problem, muszę powiedzieć. I no, ja bym nie czekał, tak? To znaczy, także dlatego, że to jest jako moje doświadczenie, ja nie chcę go absolutyzować. Tak? Ludzie mają różne, mają fantastyczne małżeństwo, które zostały zawarte przez ludzi dojrzałych. 30, 35, 40-letnich i naprawdę są cudowne. Ale łatwiej, ale tak zwyczajnie psychologicznie łatwiej jest się dopasować do drugiej osoby, jak się ma 23, albo 24, albo 25 lat, niż jak się ma lat 40. Nie jest przypadkiem, że zakony wolą przyjmować mężczyzn do pewnego wieku. Bo jak ktoś ma 37 lat, to już jest, czy 40, tak jak ja, to już często jest po prostu stary kawaler. A wziąć ślub ze starym kawalerem, to jest absolutna masa. Jedno z co mówię, to zjadł świat, kwiat, niech zje i wody. Drugie pytanie. Trzeci nadzwyczajny synod z biskupów poświęconych małżeństwu i rodzinie. I w punkcie 52 można przeczytać. Inni opowiadali się za nieuogólnianym przyjęciem do stołu eucharystycznego w pewnych szczególnych sytuacjach, bo ściśle określonymi warunkami, nade wszystko, kiedy chodzi o przypadki nieodwracalne, rozwodników, nade wszystko, jeśli chodzi o przypadki nieodwracalne, zobowiązane moralników i dzieci, które mogłyby znosić niesprawiedliwe cierpienie. Jak pan redaktor myśli, to jest trochę prognoza. Jak będzie wyglądała sytuacja na następnym synodzie? Planowany na październik tego roku. Czy jest możliwe po prostu zmiany dyscypliny w tym zakresie, która byłaby decyzją rewolucyjną, żeby nie powiedzieć mocniej heretycy? Znaczy, przypomnijmy tylko, że władza w tej sprawie, tej władzy w tej sprawie nie ma synodu. Ani tamten, ani ten. Oczywiście, wiadomo, że ostatnie słowo należy do. Nie, znaczy w ogóle słowo należy do papieża. Znaczy, synod może sobie obradować. Podobne postulaty formułowano również w czasie synodu, pierwszego synodu za Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, który skończył się pan Jaris Nosowski. Zresztą biskupi z tych samych krajów postulowali te same rozwiązania. I o tym tak, nie ma możliwości, żeby wprowadzić nową dyscyplinę sakramentów. Dlaczego? Dlatego, że nowa dyscyplina sakramentów oznaczałaby w istocie zmianę doktryny dotyczącą małżeństwa. Trzeba by albo uznać, że małżeństwo nie jest nierozerwalne.
albo uznać, że cudzołóstwo nie jest grzechem. Nie taka jest kolejność. Znaczy, biskupi mogą przegłosować, natomiast papież potem pisze dokument. To nie jest tak, że papież podpisuje dokument, który przegłosowano, bo to jest akordacja apostolska i ona powstanie, jest nie napisana przez papieża. Ja powiem tak, nie będę się zajmował sytuacjami hipotetycznymi, bo ja nie wierzę w to, że one mogą zaistnieć. Dlaczego? Dlatego, że na przykład w sprawie antykoncepcji tak już było. Ogromna rzesza biskupów w latach 60. teologów i księży i świeckich uważała, że papież Paweł VI zmieni nauczanie w sprawie antykoncepcji. I nie zmieni. Ogromna rzesza, bo nie ma takiej władzy. Ogromna rzesza biskupów uważała, że papież Jan Paweł II zmieni nauczanie w sprawie małżeństwa. Nie zmieni. A jakbym chciał dowodu na to, że Franciszek tego nie zmieni, to jest jeden bardzo mocny. Otóż jest to wystąpienie na koniec sesji. Co mówi tam papież? Otóż papież mówi, my, ja papież, ale także synek biskupów, nie jest władny zmienić nauczania Chrystusa. Ono jest. I ono mówi, ktokolwiek oddala swoją żonę i bierze sobie nową, cudzołożą. A ktokolwiek po ślubie oddala, cudzołożą. Papież nie ma władzy, żeby to zmienić. To, że... A dodatkowy argument jest taki, że kardynał Kaspar, który jeszcze rok temu mówił, że papież go popiera, jak go popiera papież, teraz już mówi, nie, wcale nie mówiłem, że papież mnie popiera. Mówiłem, że papież popiera dyskusję. Ale jeżeli chodzi o rozwiązania, w ogóle nie popiera. Także ja byłbym w tej sprawie spokojny. Nie ma takiej możliwości. Znaczy jakby... Bo jak mówię, to nauczanie Chrystusa jest jasne. Więc nie ma się co zajmować sytuacjami hipotetycznymi. Jedno nie ulega wątpliwości. Osoby rozwiedzione, także te w ponownych związkach, są tak samo w Kościele, jak wszyscy inni, jak tylko obiektywnie nie mogą przystąpić do słowa do stołu, stołu pańskiego. Mogą przystępować do słowa, do stołu słowa, mogą czytać Pismo Święte. Mogą pokutować, jak my wszyscy mogą pokutować. Natomiast tego jednego nie mogą. Jest przepiękny symbol, który jest często w kościołach zachodnich stosowany. Tam, gdzie jest żywa wiara do Eucharystii, że osoby rozwiedzione w ponownych związkach też podchodzą do Eucharystii, ale mają złożone ręce w ten sposób. I wtedy kapłan, który ich widzi, podnosi Pana Jezusa i tylko ich błogosławi, bo oni nic więcej nie mogą. I tu nie chodzi o osąd, chodzi o miłosierdzie. O miłosierdzie nie mamy wglądu w serce tych ludzi, nie mamy wglądu w intencje, nie mamy wglądu w relacje z Panem Bogiem, ale wiemy, że niegodne przystępowanie do stołu pańskiego, to święty Paweł mówi, to jest wydawanie się nogi. Więc przez miłosierdzie błogosławimy i czekamy na moment, kiedy albo będą gotowi, z bardzo trudnym wyzwaniem, bo gotowi do tego, żeby żyć jak brat z siostrą. I zgadzam się, to jest trudne, to jest heroizm, ale są ludzie, którzy tak żyją. Albo kiedy będą rzeczywiście w sytuacji, w której nałożą śmierci, mówiąc tak otwarcie, i to też się trzeba mówić, żeby nas Pan od nagłej, niespodziewanej śmierci wybawił. I tyle, ale jest to, że się tutaj cokolwiek zmieni, jak zwyczajnie, nie wierzę, bo się nie może zmienić. Bardzo ciekawe pytanie zadają biskupi afrykańscy. No dobrze, jeżeli zaakceptujecie poligamię seryjną, to znaczy, że można mieć kilka żon po kolei. To dlaczego nie chcecie zaakceptować poligamii równoczesnej? U nas w Afryce, w odróżnieniu od Niemiec, nie jest problemem rozwodu. Się generalnie ludzie nie rozwodzą. U nas problemem jest to, że jeden mąż może mieć 5 żon. To jeśli jeden Niemiec może mieć 5 żon po kolei i przystępować do komunii, to dlaczego u nas facet, który ma 5 żon jednocześnie, nie może przystępować do komunii? No i to jest bardzo dobre pytanie. No nie może z tego samego powodu, do którego nie może Niemiec, jest spokojnie. A to, że niemieccy biskupi to mówią, niemieccy czasami mówią to niektórzy holenderscy, niektórzy, ale wcale nie tak liczni, czy francuscy, niektórzy belgijscy, no trudno, no mówią.
lata 60. To chyba był taki pierwszy przypadek, że po prostu hierarcha wystąpił przeciwko. Czy... To jest oczywiście tak, że unickim hierarchom to jest o tyle łatwiej robić, że oni pamiętają, że kościoły ich, może być te, z których się wyłonili, akceptują. Tylko to wcale nie jest takie proste, bo tak wcale do końca nie wiadomo, czy one akceptują rozwód, bo ten drugi związek po rozwodzie jest zupełnie inny. Ale trzeba przypomnieć, dlaczego tak jest. Ojciec John Mayendorf, prawosławny teolog, mówi tak. Bizancjum wymusiło na cerkwi porzucenie nauczania nierozerwalności małżeństwa. Cesarz wymusił na nas przyjęcie, a myśmy potem do tego dorobili teologię. Więc powiem tak, Kościół rzymski może być dumny z tego, że przecież nacisk był równie silny. To nie porzucił. Zachował wierność i nie musiał do tego dorobić teologię. Dodajmy, że teologia się różni. W związku z tym ci katolicy teologowie, którzy mówią, można by w kościele katolickim zastosować prawosławne rozwiązania, nie znają prawosławnych rozwiązań. A być może nie znają też katolickich. Dlaczego? Dlatego, że materiał sakramentu w kościele katolickim małżeństwa jest akt woli. Jeśli akt woli był poprawny, małżeństwo zostało zawarte. Koniec. Nic się już nie da zrobić. A jeśli był niepoprawny, to albo był nieważny, albo można go sanować. Czyli ten akt woli można uzdrowić. To już nie jest tak, że jak miał brak i to już jest koniec. W prawosławiu materią sakramentu małżeństwa jest miłość małżonka. I jeśli ona wygaśnie, to można powiedzieć, no to wtedy małżeństwo też wygasa. Tylko, że to jest niekonsekwentne, bo jeśli ono wygasa, to powinno się móc umożliwić drugie małżeństwo. Takie samo jak pierwsze. A tego się nie robi. Ponieważ drugi związek, również związek rozwodnika, ale również związek wdowca, to jest już inny ryt. Ryt pokutny, gdzie się mówi, jesteśmy wszyscy grzesznikami, jesteśmy beznadziejni, nic nam się nie udaje. No i z zasady miłosierdzia wymurzyć. Ale czy to jest sakrament? Na to pytanie teologowie prawosławni odpowiadają różnie. Jedni mówią tak, ale drudzy mówią nie. Dyscyplinarna decyzja. No jest jeszcze jedna kwestia. Gdybyśmy dopuścili te rozwiązania, znaczy tak w ogóle, to pierwsi, którzy dopuścili te rozwiązania, to byli biskupi katolicy w Anglii za czasów Henryka VII. No to oni jako pierwsi dopuścili i w związku z tym zostali Anglikanami. I jeśli kardynał Kastner miałby mieć rację, to w takim wypadku należałoby, mówiąc złośliwie, dekanonizować świętego Tomasza Morsa. Ponieważ on oddał życie między innymi za to, żeby powiedzieć, małżeństwo jest nierozrywane. Nawet jeśli z przyczyn politycznych lepiej by było, a w przypadku Henryka lepiej by było, jakby było rozrywane, to nawet jeśli, to i tak nikt nie ma takiej władzy. Jeszcze drugie pytanie. 24 stycznia bieżącego roku Franciszek przyjął na audiencji pana, który planuje zmianę pójść razem z swoją narzeczoną. Jak to ocenić? Czy pan by był na miejscu jego, to byłby tak samo? Czy to bardziej to wyraz miłosierdzia, czy relatywnie? Ja bym tak, dziękuję Panu Bogu, że nie jestem na miejscu papieża Franciszka. Ja powiem tak, ja pisałem tekst na ten temat, ja to interpretuję w ten sposób. Papież Franciszek nam przypomina o dwóch rzeczach. W tej encyklice, która się teraz ukazała, pisze między innymi, nie ma żadnej zabawy płciowej. Jak ktoś jest przywiązany do natury, no to musi wiedzieć, że męskość, a kobiecość to jest kobiecość i nie da się jej zmienić, ponieważ ona jest biologiczna. Więc tu mamy jasne stanowisko w sprawie tak zwanej zmiany płci. A teraz po co przyjmuję? Mnie się wydaje, że powód jest taki. Ojciec Święty Franciszek chce nam powiedzieć, prawda jest fundamentem. Ale miłosierdzie jest drugim fundamentem. Ta osoba strasznie się pomyliła. I błądzi. I myli się. Ale Chrystus i Kościół jest również dla niej. Nie wiem, co jej papież powiedział w czasie spotkania, więc jakby trudno mi to w jakikolwiek sposób ocenić. Ale no tak jest. Kościół jest dla rozwodników, jest dla homoseksualistów, jest dla transseksualistów, jest dla cudzołożników i dla wszystkich. Każdy może spotkać się z Chrystusem. Ale żeby chciał przyjść, to musi doświadczyć tego, że będzie witany.
dla mnie istotą usługiwania papieża Franciszka jest taka, powiedziałbym, dwa elementy. Najpierw papież mówi tak, Kościół jest dla każdego, niezależnie od tego, gdzie jesteś, co robisz, jak bardzo masz spaprane życie, albo jak bardzo sobie je spaprałeś. Nieważne, zawsze możesz przyjść. Zawsze cię przyjmiemy. Jezus ci zawsze wybaczy. I to jest pierwsze wyjście. A potem jest drugi. A jak już jesteś w Kościele, no to teraz bierzesz się do roboty. To teraz się nawracasz, zmieniasz, odrzucasz zniewolenia, odrzucasz bogactwo, odrzucasz inne rzeczy i zasuwasz. I to jest bardzo spójne. Kłopot jest taki, że media zdrowotnego robią dwie osobne narracje. W jednej mówią wszystko jedno, jaki jesteś. Wiesz, nie mówię wszystko jedno, jaki jesteś. Mówię wszystko jedno, jaki jesteś i zawsze możesz przyjść do kościoła. A media mówią wszystko jedno, jaki jesteś. I to jest jedna opowieść. Potem mówią, a z tej drugiej opowieści, które papież kieruje do nas, już ludzi w kościele, nawracajcie się. Robią inną opowieść, jesteście beznadziejni. Tylko to nie jest prawda. Prawda jest tak, każdy może przejść, a jak już przyjdzie, to wtedy papież go bierze do rąk. To, że Pan Jezus przyjmował grzeszników, nie znaczy, że pochwalał zachowanie, prawda? No, a jeśli przyjmował grzeszników, to tam jest też miejsce dla mnie. Usuwamy jednego, drugiego, trzeciego, i to jeśli tamtego usuwaliśmy, nie możesz go Pan Jezu przyjąć, to dlaczego mnie możesz, masz przyjąć? Ja też jestem grzesznikiem, trzeba uważać. Ostatnie pytanie. To modlimy się bardzo szczerze za rodzinę Pana Tomasza, za małżonkę, za dzieci, o Ducha Świętego, czyli moc wysoka, żeby Państwo w poszczególny sposób i wspólnie, jako jedno ciało, żeby byli tą mocą z wysoka ubrani, jak to czytamy, ubrani, czyli żeby byli niewidzialni dla mocy złego ducha i żeby jak najdłużej przez całe życie mógł Pan dawać to świadectwo, bardzo ważne świadectwo, nie wstydzę się Jezusa, jestem świeckim człowiekiem i daję wiele siły, także i duchownym. Bardzo serdecznie za to dziękujemy dzisiaj i modlimy się. Powstańmy, proszę. Przez niepokalaną prośbę o Ducha Świętego dla rodziny, do Pana Tomasza. Pod Twoją obroną, uciekajmy się święta Boża, życzycielnie. Nasze przyjaźnie, racz nie radzić, że trzeba czas. Pana w szlach jest uprzyjmy, racz nam zawsze wybawić. Pana w obawianie i błogosławiam. O Panie nasze, o wędowniczko nasze, pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze, Synie swoim na swoje imię, Synowi swojemu na swoje imię, swojemu Synowi na swoje imię. Przyjdź Duchu Święty. Amen. Podziękujmy prawami.